Agnieszka Kozłowska. Prosimy na scenę. Śpiewali dla Państwa moi przyjaciele i artyści. Agnieszka Kozłowska. Tomasz Jarosz. Znakomita orkiestra pod dyrekcją Marcina Wernera. I śpiewał i prowadził koncert dla Państwa Bogusław Morka. Agnieszka Kozłowska, Tomasz Jarosz, Marcin Werner ze wspaniałą orkiestrą. No i Bogusław Morka. To co? Zróbmy teraz tak. Państwo zaśpiewacie, a my poklaszczemy. No dobrze. Chcecie jakiś bisik, rozumiem. Wy taki artysta, który miał swoją kawiarnię i zawsze tak już 3 godziny ponad trwał koncert, a on ciągle się kłaniał i bis, bis, tak sam wychowywał te bisy. No i to trwało do 4 godzin. No ale cóż, jak się ma swoją kawiarnię, to może tak trwać. Szanowni Państwo, dobrze, bis. Nadzieja, mimo że matka głupich, ale jest najpiękniejsza. Dobrze, siądźmy. Nadzieja. Panie dyrektorze, prosimy o nadzieję. Dziękujemy za piękne kwiaty. Bukiety prawie tak piękne jak ten zamek. Smutnych miast, pełnym wiatrów bezlitosnych, mignie czasem twoja twarz, jak niepewne mgnienie wiosny, przystankowy zmięty tłum, jakby cisnął ktoś dla żartu psu białego bukiet lub same najpiękniejsze karty matką głupi cię nazwali nadzieją. Ludzie chodli, ludzie mali nadzieją, choć się szyna trząsają, głośno śmieją. W ciemny czas nadzieją w mrocznej mgle wyczaruj iskrę wiary, gdy fałszywych fanfar dźwięk gaśnie w dali tak jak żagiel i wypełni głuchy lęk zakamarki duszy nagie, gdy już tylko walić w mur z dziką pasją pozostaje. Nie przesadzaj, odłóż sznur, ona istnieć nie przestanie, matką głupich
cię nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. I nas jedna nie opuszczaj nadzieją. Czas nadzieją w mrocznej mgle wyczaruj iskrę wiary. Prowadź nas nadzieją w ciemny czas. Agnieszka Kozłowska. Agnieszka Kozłowska. Tomasz Jarosz. Bogusław Morka. I znakomita orkiestra Marcina Wernera z Łodzi. Wspaniali studenci. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście przedłużyć sobie nasz dzisiejszy wieczór, zachęcamy do zakupu płyt pana Bogusława. Te wszystkie utwory, które przed chwilą usłyszeliście, znajdują się na tej płycie. Szanowni Państwo, w tym momencie chciałbym zaprosić jeszcze na scenę osoby, dzięki którym ten dzisiejszy koncert mógł się odbyć. Zapraszam pana posła Janusza Szewczaka, a także burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka. Pani Agnieszce, panu Tomaszowi, Bogusiowi i fantastycznej orkiestrze, która musi mieć bardzo gorące serca. Musi mieć bardzo gorące serca, że panie z odkrytymi ramionami wytrzymały tu półtorej godziny. To naprawdę godne uznania. Dziękujemy, bardzo dziękujemy i cieszę się bardzo, że są w Polsce jeszcze prezesi, tak jak Daniel Obajtek z Orlanu, którzy oprócz Zenka Martyniuka potrafią docenić wielką sztukę przez wielkie S. I ostatnie zdanie, proszę Państwa, ja mam nadzieję, że tak dużo się w niedługim czasie zmieni, że będziemy mogli powtórzyć ten piękny koncert we wnętrzach tego pałacu w pięknej scenerii kryształowych luster. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dla nas, mieszkańców Radzynia, jest wielkim zaszczytem gościć Państwa w naszych skromnych progach. Jesteśmy radzi, że możemy być świadkami tak wielkiego, przepięknego wydarzenia kulturalnego. Cieszymy się. Ja powiem o swoich wrażeniach. Ja i wzruszałem się, i pobudzałem swoją wyobraźnię, sięgając myślą w przeszłość Polski, ale też jestem napełniony dumą, że mamy takich przepięknych artystów, tak wielkich, przepięknych artystów. Pana Bogusława, panią Agnieszkę, ojca Tomasza, ale również tych pięknych, młodych artystów, którzy nadają zupełnie nowy, piękny zwyczaj, że jednak są z nami i to jest wielką naszą nadzieją naszego narodu, że oprócz tych utytułowanych wielkich artystów są ci, którzy wchodzą na sceny i uświetniają
nasze uroczystości, naszą codzienność. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, ale również chciałbym pogratulować i podziękować panu posłowi Januszowi Szewczakowi. Bez niego to by się nie odbyło i pan prezes Orlenu też by nie pamiętał być może o nas. Januszku, bardzo serdecznie ci dziękuję. Chodź tutaj, proszę. Ty jesteś jednym z nas. Tak jak senator Bierecki, którzy ciągle czuwają nad tym, aby w Radzyniu działo się jak najpiękniej, jak najlepiej. Dziękuję ci, Januszku, z całego serca. Dziękuję również, że państwo znaleźli czas i przyszli. Myślę, że było warto. Dziękujemy państwu serdecznie.